Katarzyna Ciepielewska, witam Państwa. W Europie zmienia się cyrkulacja powietrza na północną. Jednym słowem, zacznie do nas napływać zimne powietrze o korzeniach arktycznych. W najbliższych dniach będzie zimno. Jak może być chłodno, mogli odczuć wczoraj mieszkańcy wybrzeża, gdzie temperatura wzrosła maksymalnie tylko do 7 stopni, a do tego silny wiatr zwiększał odczucie chłodu. W tym samym czasie na południu kraju, w Krakowie czy Przemyślu, odnotowaliśmy 21 stopni. A dzisiaj już w całym kraju chłodniej. Rano pojawiły się nawet pierwsze przygruntowe przymrozki, a na wysokości 2 metrów w Kielcach mieliśmy -1 stopień. Przed południem bardzo dużo rozpogodzeń w części centralnej, sporo słońca również na północy. W tych regionach będzie jednak mocniej wiało, w porywach do 60 km na godzinę. Niewykluczone, że słabo, przelotnie popada na północnym wschodzie. Popada również na południu. Już teraz pojawiają się tutaj opady deszczu. W górach spodziewamy się opadów śniegu. Ciśnienie przyzwoite 997 hektopaskali, do jutra wzrośnie. Temperatura maksymalna 8-9 stopni na północnym wschodzie. Tutaj po południu niewykluczone burze. Najwięcej przejaśnień w części centralnej i na zachodzie. 12, 13, nawet 14 stopni na Śląsku. Jeszcze Zatoka Niżowa będzie przynosiła w drugiej części dnia słabe przelotne opady na południowym wschodzie, w górach opady śniegu. Jutro wyższe ciśnienie, ale za to niższa temperatura. Na ogół nie powinna przekroczyć 10 stopni. I taki chłodny, deszczowy weekend przed nami, drodzy Państwo, a więcej o tym opowiem już za chwilę w TVP Info. Zapraszam.